przejdę zatem do samego wykładu, który zacznie się bardzo krótko nawiązaniem do mitu greckiego i na tym micie się skończy. A mianowicie, jako lekarz jest zrozumiałe, że taki mit najbliższy, który mi się nasuwa, dotyczy Asklepiosa. I Asklepios, jak wszyscy wiemy, nazywany patronem albo nawet bogiem medycyny, kształcił się w młodości u dobrego centaura Chejrona, który pierwszy siał zioła lecznicze w całej Grecji. I nabrał wtedy takiej biegłości w sztuce lekarskiej, że wiele lat później potrafił zażegnać każdą chorobę. Aż wreszcie ośmielił się przywracać martwych ludzi do życia. I wówczas Zeus uderzył piorunem Asklepiosa, bo on, wskrzeszając zmarłych, przekroczył granice ludzkiego kręgu istnienia i za to pochłonął go ogień. A jednak człowiek nie zaniechał marzeń, których Asklepios był uosobieniem. I przez tysiąclecia szukano kamienia filozoficznego, quinta essentia, elixir vitae, który miał wydłużać życie o setki lat, starcom przywracać młodość. Ten mit cudownej rośliny, napoju nieśmiertelności, tajemnicy życia zaklętej w kamieniu śniły wszystkie ludy indoeuropejskie. Nikt tego snu nie śnił mocniej niż alchemicy. Przedstawiamy ich sobie często jako poszukiwaczy złota, ale tym wyobrażeniem łapiemy jedynie pozory, ślizgamy się po powierzchni. Nie ulega bowiem wątpliwości, że współuczestnicząc w doskonaleniu materii, alchemicy dążyli do swojej wewnętrznej doskonałości. I siła przyciągania alchemii musiała być przemożna, jeśli zawładnęła nawet Isaaciem Newtonem. On uprawiał ars magna noc w noc przez długie lata. Także i wtedy, kiedy odkrywał inną siłę przyciągania rządzącą światem, czyli grawitację. W tych uporczywych próbach transmutowania materii i ducha z niższego w wyższe, z przemijającego w coś stałego, zdawało się tkwić przekonanie o tym, że nieśmiertelność była kiedyś naszym udziałem, że arkana alchemii zmierzały niejako do odnalezienia drogi powrotu. Życie bez końca to jednak nie wszystko. Trzeba je złączyć z wieczną młodością. Inaczej może nas czekać los Sybilii Kumeńskiej. I na sklepieniu kaplicy Sykstyńskiej jest jedną z pięciu Sybilii. Michał Anioł tylko jej dał twarz starą, pooraną zmarszczkami i niepokojem. W młodości poprosiła Apola o nieśmiertelność. I gdy prośba została spełniona, odmówiła bogowi obiecanej nagrody swego ciała. Dlatego Bóg ją ukarał. I w swej prośbie o życie wieczne zapomniała dodać, iż pragnie zachować też urodę i młodość. I z biegiem lat starzała się coraz bardziej się kurczyła, malała, aż w końcu kapłani umieścili ją w buteleczce i powiesili na ścianie. Kiedy przechodnie pytali ją, czego sobie życzysz, Sybillo, ona odpowiadała, chcę umrzeć. W XX wieku czas życia wydłużył się niepomiernie. W 1900 roku, na przełomie XIX i XX wieku, wynosi on w wielu krajach Europy Zachodniej, a także i w Stanach Zjednoczonych, około 46 lat. A w 2000 roku osiągnął lat 70. Czyli to jest około 25 lat życia dodane w jednym stuleciu. To jest fenomenalna cyfra. Trzeba pamiętać, że te cyfry są jeszcze bardziej imponujące, jeśli się myśli o o tym life expectancy, o oczekiwaniu. Ci, którzy się dzisiaj rodzą, to w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że będą żyli 84 do 86 lat, a ile dłużej Japończycy, to już sam nie wiem, bo te cyfry wciąż rosną. I naturalnie ludzie poszukują, pewne rzeczy są zupełnie oczywiste, ja o nich nie będę mówił, o odkryciu antybiotyków, hormonów, o wprowadzeniu higieny i tak dalej, te rzeczy zaważyły na wydłużeniu życia ludzkiego. Szuka się i innych powodów, jest ich bardzo wiele.
patrzy się naturalnie, tak jak dzisiaj, zawsze w geny, szuka się w genach tej długowieczności. Powstała 2 lata temu taka bostońska kompania biotechnologiczna, złożona zresztą w znacznej części z profesorów Harvardu, którzy przesiewają geny żwawych staruszków, którzy już przekroczyli 90. rok życia. I koncepcja jest taka, że jak mamy te nici DNA, o których każdy z nas słyszał, to one na końcu, tak jak sznurówka, zakończone są skówkami. To są te fragmenty, te części nazywają się telomerami. I są specjalne układy, które odbudowują te ścierające się skówki, bo one się wciąż rozwikłują i splatają, prawda? I wysiłek tych harvardzkich uczonych skupia się na przykład na żywotności tych telomeraz, tego enzymu, który replikuje końcowe nici DNA. Ale większość uczonych patrzy już dzisiaj w inną stronę. Jeżeli dzisiaj szukamy tajemnicy wiecznej młodości, eliksiru życia, to nasze spojrzenie kieruje się na komórki macierzyste. W nich nade wszystko medycyna aktualnie lokuje swoje nadzieje. To one mają być tą piątą esencją, spełnieniem Fausta, ratunkiem dla Sybilii Kumejskiej. Czymże są te mityczne komórki? To są pierwsze, najpierwsze komórki, z których rozwijają się wszystkie inne wyspecjalizowane. To one dają początek komórkom mięśni, mózgu, wątroby, serca itd. Są jakby pniem, z którego wyrastają gałęzie drzewa. I tę ich przewodnią cechę zawarła zresztą doskonale nazwa angielska, bo po angielsku nazywają się one stem cells, komórki pnia. Wyobrażono sobie bowiem, iż gdyby wstrzyknąć je, na przykład powiedzmy do uszkodzonej wątroby, to przekształcą się one w komórki wątrobowe i wątroba ulegnie regeneracji. I podobnie mogłoby być w przypadku innych narządów. I tak narodziła się medycyna regeneracyjna, dosłownie w ostatnich 2-3 latach. Ale czy rzeczywiście komórki macierzyste cechują się taką plastycznością? Dowodu doświadczalnego dostarczyli biolodzy. Wiadomo, wszyscy przypominamy sobie to zdumiewające skądinąd zjawisko, że u salamandry czy aksolotla odcięty ogon czy kończyna odrastają, regenerują się, prawda, w kilka tygodni. Gdy chodzi o ogon, to odtwarzane zostają wszystkie warstwy, które są jakby nawinięte w tubie, prawda? A zatem tam jest rdzeń kręgowy, chrząstki, mięśnie, skóra. I proces regeneracji można doskonale obserwować pod zwykłym mikroskopem świetlnym. Takiego młodziutkiego aksolotla po prostu on jest przeźroczysty, kiedy ma 2 cm długości. A jego ogon jest tak przeźroczysty, że widać pojedyncze komórki. No i biolodzy wzięli komórki macierzyste z cewy nerwowej, takiej wczesnej, aksolotla, odpowiednio je naznaczyli pewnymi, nazwijmy to, barwnikami czy znacznikami raczej chemicznymi i wstrzyknęli w miejsce odciętego ogona, u takiego młodziutkiego aksolotla. Później powtarzano to u jaszczurek. No i następnie prześledzili ich losy. I badane komórki, w tym w każdym razie modelu doświadczalnym, okazały się nadzwyczaj plastyczne. Nie tylko odtwarzały rdzeń kręgowy, ale przekształciły się stopniowo w komórki mięśni, skóry, chrząstek. A nawet mówiąc nieco bardziej biologicznie, w ten sposób z jednej linii ektodermalnej przeszli w mezodermalną, co dotąd uważano za takie nieprzekraczalne tabu. Wolno więc przypuszczać, że i ludzkie komórki macierzyste cechują się taką plastycznością i pod wpływem otoczenia, w którym się znajdą, a może być nim narząd, gdzie je wszczepiono, ulegną odpowiedniej transformacji. Gdzie ich zatem szukać? Jak je zdobyć? Drzemią one w większości naszych tkanek i narządów, ale są rozproszone, nieliczne. Nieco więcej, choć wciąż niewiele, jest ich we krwi. Ale ich kopalnię stanowi szpik kostny. W nim żyją komórki macierzyste, z nich rozwijają się wszystkie pozostałe elementy krwi. Te, które znamy z nazwy, nawet jeżeli nie jesteśmy lekarzami czy biologami, erytrocyty, leukocyty, czyli czerwone krwinki, białe, płytki krwi i tak dalej. Z szpiku komórki macierzyste przedostają się do krwi i najpewniej osiadają w niektórych przynajmniej narządach. Jak to się jednak dzieje, że komórki macierzyste szpiku nie przekształcają się w końcu w formy zróżnicowane i nie znikną? No,
powinien nastąpić kres ich jakby replikacji. One mają taki specjalny mechanizm wbudowany, który jest bardzo wyjątkowy, jak na replikację komórek, który sprawia, że jeżeli mamy jedną komórkę, to jedna z potomnych, która powstaje w czasie podziału, zachowuje cechy rodzica, a druga, nieco symplifikując, ewoluuje w kierunku erytrocytu, leukocytu, płytki krwi i tak dalej. I to się z każdym pokoleniem, które szybko po sobie następują, powtarza. I w ten sposób ta pula tych komórek macierzystych w organizmie zostaje zachowana. Tym rządzi specjalny mechanizm, kontroluje to specjalny mechanizm genetyczny. Pierwszym, któremu wszczepiono komórki macierzyste do serca, a to się stało niecałe 3 lata temu, był 46-letni mężczyzna, który już przebył kilka zawałów. Już miał stenty w naczyniach wieńcowych i prognoza jego była bardzo kiepska. Dokonano tego w Düsseldorfie. Lekarze po prostu tamtejsi pobrali, mówiąc nieco trywialnie, kilka łyżeczek szpiku z jego talerza biodrowego, zwirowali je, otrzymali ekstrakt taki, jak potrzeba tych komórek i wstrzyknęli pod ciśnieniem przez cewnik umieszczony w tętnicy wieńcowej. Jak to się robi przy takich pospolitych zabiegach, o których każdy z nas słyszał, to się nazywa na przykład koronarografia. Ten cewnik był tak umiejscowiony, że znajdował się powyżej miejsca uszkodzenia mięśnia sercowego. Ten człowiek przebył już kilka zawałów, miał duże obszary mięśnia, które w ogóle nie pracowały. Tam to była blizna. Zabieg trwał 25 minut, chory był przytomny, rozmawiał z operatorem. Po kilku tygodniach oceniono, że kurczliwość mięśnia sercowego, bo to o to przede wszystkim chodzi, znacznie się poprawiła. I szacuje się, że według takiego zestawienia, które było publikowane z początkiem maja w takim prestiżowym czasopiśmie międzynarodowym Science, że do maja, a raczej do końca kwietnia bieżącego roku około 200 chorych na świecie otrzymało przeszczepy takich komórek do serca. Co to są za chorzy, czy co to byli za chorzy? To są przede wszystkim ludzie, którzy świeżo przebyli zawał serca. Mówi się, chociaż te reguły są bardzo płynne, to wszystko jest w stadium naprawdę eksperymentalnym, że lepiej poczekać 5 do 15 dni i wtedy wchodzić tym cewnikiem po ostrym zawale i podawać komórki macierzyste. Mówimy wciąż o tych komórkach otrzymanych ze szpiku samego chorego. Albo też, i to jest bardzo takie logiczne i przemawiające wskazanie, ktoś jest po przebytych zawałach serca i ma części, zawał, jak Państwo doskonale wiecie, polega na tym, że część serca po prostu umiera, prawda? To jest zatkane naczynie wieńcowe i część umiera. No więc są części, które nie pracują, nie funkcjonują i wtedy rozwija się niewydolność serca, nazywamy ją czasem niewydolnością krążenia. Ci ludzie są przynajmniej logicznie bardzo dobrymi kandydatami, ażeby w te miejsca podać im właśnie takie komórki z nadzieją, że one przekształcą się w prawdziwe komórki mięśnia sercowego, podejmą pracę, no i będzie to spektakularna regeneracja. Zaczyna się też to stosować sporadycznie w takich chorobach, które wcale nie są rzadkie, a które są genetycznie uwarunkowane i nazywają się pierwotnymi kardiomiopatiami. To są prawie zawsze spowodowane zaburzeniami genetycznymi. Wiele tych mutacji genów jest ponad 200 dzisiaj opisane. Polega to na tym, w jednym zdaniu mówiąc, że mięsień serca rozwija się nieprawidłowo. No więc wtedy te macierzyste komórki mogłyby spieszyć mu na ratunek. Jak się to praktycznie robi? Powiedziałem już, że bierze się szpik, że to są dość proste wirowania, które prowadzą do otrzymania w probówce zawiesiny wzbogaconej w komórki macierzyste, ale absolutnie nieczystej. Takich metod nie dysponujemy. No, ona jest bogata w te komórki macierzyste. I następnie są praktykowane przede wszystkim dwie drogi. O jednej wspomniałem. To jest dokładnie to, co się robi do koronarografii. Wchodzi się, prawda, cewnikiem, idąc od obwodu do tętnicy wieńcowej. To są te tętnice, które jak wieńcem oplatają mięsień serca. One dostarczają mu krwi. Stąd ta nazwa. Arterie koronarie albo wieńcowe po polsku. Dochodzi się do miejsca, które się wcześniej zidentyfikowało, gdzie ten mięsień jest słaby, nie pracuje albo po prostu martwy. Tam nadyma się balonik, to co ludzie nazywają balonikiem, i pod dużym ciśnieniem wstrzykuje się te komórki. One przechodzą przez ścianę i implantują się tam.
Inny sposób jest taki, że wchodzi się cewnikiem do jamy serca, nie do naczynia wieńcowego, tylko do komory. I są specjalne takie igły, które nakłuwają w wielu miejscach od wewnątrz mięsień serca i znowu się wstrzykuje te komórki. 20-30 takich nabić. To są najczęstsze sposoby. Niektórzy ludzie próbowali to podawać dożylnie, ale to wtedy szansa dotarcia do narządu, który to potrzebuje, jest no, dużo mniejsza, prawda? Oprócz komórek, ja mówiłem dotąd cały czas o tych komórkach macierzystych ze szpiku, stosuje się także do przeszczepów mioblasty. To jest taka nazwa techniczna, ale to są po prostu prekursory komórek mięśniowych. I otrzymuje się od chorego z mięśni szkieletowych uda. Po prostu operator wycina około centymetr kwadratowy na mięśniu uda. Odpowiednio to znowu przygotowuje, wyciąga stamtąd te młode komórki, które jeszcze nie rozwinęły się w komórki mięśniowe i następnie znowu tym samym cewnikiem, którąś z tych dróg, o których opisałem, wstrzykuje je do mięśnia sercowego. Pierwsze takie wyizolowane tą drogą mioblasty, czyli te najmłodsze prekursory komórek mięśniowych, wstrzyknięto w latach 2000-2001 10 chorym po zawale serca w paryskim szpitalu Georges Pompidou. Ale u czterech z tych chorych wystąpiły groźne arytmie komorowe. Coś, co my nazywamy w medycynie tachykardią komorową, migotaniem komór. Niesłychanie groźna arytmia. Opanowano je leczeniem klasycznym. Może przyczyną tych arytmii była trudność synchronizacji pracy tych komórek, no w końcu wziętych z zupełnie innego mięśnia, z czasową pracą komórek, które są w mięśniu serca. Dlatego dziś w tych próbach leczniczych, które są dalej kontynuowane, które budzą duże zainteresowanie, stosuje się zapobiegawczo albo wcześniej wlewy dożylne z bardzo silnego leku antyarytmicznego, nazywa się amiodaron, albo po prostu wszczepia się defibrylator serca. Tu trzeba podkreślić, w Polsce takie próby lecznicze z użyciem tych bardzo młodych komórek mięśni szkieletowych, czyli tych mioblastów, podjęli wcześniej profesorowie poznańscy, Tomasz Siminiak i Maciej Kurpisz, i one spotkały się z żywym zainteresowaniem i odzewem międzynarodowym. Chciałbym, żeby Państwo uzmysłowili sobie, że jest to jakby nowa koncepcja leczenia. Zatrzymaliśmy się na sercu, bo tam najwięcej tych badań, ja zaraz powiem o innych narządach, jest dokonywanych. Bo czym dotąd dysponowaliśmy? Do czego lekarz zdążał do niedawna, a właściwie dalej jest to oczywiście klasyczne leczenie. Przede wszystkim chodziło o to, ażeby otworzyć zamknięte naczynia. W tym przypadku myślimy o naczyniach wieńcowych. Mogły to być naczynia szyjne, mogły być w nogach, ale trzymamy się na razie serca. Następowało zamknięcie, zakrzepem, rodził się zawał. I wtedy pilnie, wtedy kiedy to się działo, przez pierwszych parę godzin, medyk, lekarz próbował otworzyć te naczynia, żeby krew dotarła do serca. Najpierw robiono to i robi się do dzisiaj. Jest to bardzo dobry, skuteczny sposób. Podaje się leki, które potrafią szybko rozpuszczać zakrzep, zanim on nie stanie się stary, zanim nie stwardnieje. To trzeba zrobić w ciągu kilku godzin. To jest streptokinaza, różne inne tego typu pochodne leki. To jest bardzo dobry, skuteczny sposób leczenia. Dowcip cały polega, żeby to się stało szybko. Stąd waga dostarczenia do szpitala i tak dalej. Te rzeczy są dość powszechnie znane, się nie będę zatrzymał. Inny sposób, to przebić się przez to zwężone naczynie, albo takim balonikiem, prawda, albo robiąc to się nazywa fachowo plastyka, to co ludzie nazywają balonikowaniem. A ponieważ te naczynia później lubią się zapadać niestety, albo zarastać po paru miesiącach, to wkłada się stent, czyli takie sprężynki, które utrzymają go otwartego w środku. Taki przełom fantastyczny, który się dokonał w ciągu ostatniego półtora roku, to mianowicie znaleziono pochodną antybiotyku, który zapobiega zarastaniu tych tętnic wieńcowych. I ile poprzednio, po roku, zamknięcie tętnic wieńcowych po stentowaniu sięgało około 30%, to dzisiaj dzięki temu, że te stenty są nasączone, powiedzmy obrazowo, tym specjalnym rodzajem antybiotyku, to się zmniejszyło do 5%. To jest olbrzymi postęp. Ale to była cała jedna strategia leczenia. To, o czym mówimy dzisiaj i co jest w znacznym stopniu dopiero leczeniem przyszłości, jest zupełnie inną strategią. W
wszczepia się komórki, które mają regenerować narząd. Można by zapytać o ocenę wyników leczenia. To jest bardzo trudne. Szacuje się, że u wielu chorych kurczliwość mięśnia, a to jest taki parametr przekonujący, wzrosła nawet do 30%. Ale trzeba pamiętać, tu jest wiele zastrzeżeń. Grupy badane są bardzo nieliczne. W większości, co zresztą zrozumiałe, obserwacje nie mogą być prowadzone tak, jak to dzisiaj wymaga się, prawda, w klinice z użyciem placebo czy także chory nie wie, co otrzymuje, ani badacz i tak dalej, z randomizacją. Przeszczepy zwykle połączone są właśnie z rewaskularyzacją, czyli z angioplastyką, czyli czystym stentowaniem. I rozróżnienie korzystnego efektu samego takiego zabiegu od podania tych komórek macierzystych może być wręcz niemożliwe. Ale entuzjazm, muszę powiedzieć, jest ogromny. I rozpoczęto przygotowania. Ja mam przyjaciela, bardzo wybitnego kardiologa londyńskiego, który prowadzi katedrę kardiologii w University College of London, i on w tej chwili zbiera bagatelna suma, liczy, że to jest 5 milionów euro, które potrzebuje, żeby na 200 chorych zrobić porządne takie badanie. No i entuzjazm jest ogromny. Nie można też jednak zapomnieć o niebezpieczeństwach tej terapii. Ja już o niektórych wspomniałem przy przeszczepianiu, prawda, mioblastów, czyli tych komórek pobranych z mięśni szkieletowych. W Seulu przeprowadzono badanie u 10 chorych i u 7 spośród nich po zawale serca, którym przeszczepiono komórki macierzyste ze szpiku, doszło do wyraźnego zwężenia tętnic wieńcowych i badanie przerwano. Prawdopodobnie dlatego, że Koreańczycy w tych przypadkach, żeby otrzymać przebogaty materiał w te komórki macierzyste, stosowali pewne mediatory, fachowo to się nazywa granulocyte colony stimulating factor, które pobudzały szpik do większego wywrzutu komórek macierzystych przed jego pobraniem. W innych badaniach takich niekorzystnych objawów nie opisano. Thank you.